Około 800 osób z Ukrainy znalazło schronienie w Raciborzu. Maseczki, izolacja i kwarantanna nie są już wymagane. Raciborskie Centrum Kultury zaprasza i wspiera uchodźców. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj 28 dzień marca. Kamila Beszy. Zapraszam na wiadomości raciborskie. Miasto Racibórz angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy wielotorowo. Na ten moment w mieście przebywa około 800 obywateli zza wschodniej granicy, tych, którzy uciekli przed wojną. Pomoc skierowana jest za granicę, jak i udzielana tu, na miejscu. Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca tego roku, która przewiduje pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie Polski, realizujemy z jednej strony opiekę nad tymi ludźmi. Aktualnie, że tak to ujmę, w zasobach gminy jest 188 osób. Otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie całodobowe. A z drugiej strony realizujemy też kwestie związane z zapewnieniem ewidencji, czyli PESEL-u, profilu zaufanego dla tych osób. Na ten moment miasto ma wydane ponad 230 numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Osób, które są zapisane i mają już skierowanie do fotografa, bo tą usługę też tym osobom zapewniamy, już jest ponad 700. Ogromna pomoc dla uchodźców płynie też prywatnie od mieszkańców miasta. 1/4 mamy w zasobach gminy, a pozostałymi opiekują się nasi mieszkańcy. I z tego miejsca bardzo serdecznie chcę im za te wielkie serce podziękować. Do Tyśmienicy regularnie trafiają transporty pomocowe na miejscu w Raciborzu i dzielnicach. Dzieci mają możliwość pójścia do przedszkola czy szkoły. Przedszkole urządziliśmy na Płoni i tam są takie przygotowawcze oddziały, przynajmniej do sierpnia będą funkcjonować po prostu jako takie grupy dla Ukraińców. Potem te dzieci będziemy chcieli włączać w normalny system, gdzie dołączą do rówieśników z Polski. Na wszystkich czeka też rozbudowana oferta kulturalno-rekreacyjno-sportowa. Mogą chodzić za złotówkę w określonych godzinach na basen. Takie kąpiele leśne organizuje Arboretum Bramy Morawskiej. Oprócz tego szeroka jest oferta naszych jednostek kulturalnych. Biblioteka zaczęła współpracować z Powiatowym Centrum Sportu i współorganizuje kursy językowe. Dzieci są zaopiekowane w tym czasie albo przez pracowników, albo przez wolontariuszy w PCS-ie. We wszystkich jednostkach miejskich cały czas trwa zbiórka darów. Zbieramy dary i sukcesywnie od miesiąca co tydzień w weekend wyjeżdża transport. Część rzeczy mamy od mieszkańców. Tu przyznaję, że ta dynamika tej zbiórki troszeczkę słabnie i bardzo proszę, żeby ją kontynuować. Trwa również zbiórka pieniędzy poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza. I za to kupujemy. Ostatnio na przykład kupiliśmy w tym tygodniu 3 bale kordury. To jest taki materiał, z którego potem szyte są kamizelki kuloodporne. I to pan Darek Łukoszek razem z darami i z agregatami, które zostały pozyskane przez sponsorów, przez panią Beatę Górkę, pojechało i znalazło się 2 dni temu w Tyśmienicy. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak pomagać rozsądnie i skutecznie w ramach miejskich inicjatyw, znajdują się na stronie racibórz.pl. Obostrzenia związane z koronawirusem nie obowiązują od poniedziałku 28 marca. Jednocześnie rząd zachęca do noszenia maseczek, jak i do samoizolacji, gdy to konieczne. Od 28 marca nie musimy nosić maseczek w miejscach publicznych. Sanepid nie będzie też sprawdzał, czy osoby zakażone, czy współdomownicy tej osoby przebywają na izolacji i kwarantannie. Maseczki wciąż jednak obowiązują w szpitalach i przychodniach. Zalecane jest również, by zakładać je w sytuacjach i miejscach, w których ryzyko zakażenia jest zwiększone. Pacjenci zakażeni koronawirusem będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą musieli sami izolować się w domu. Izolacjami nie będzie zarządzał sanepid. Jeśli jednak pojawi się ognisko chorobowe, to oczywiście sanepid cały czas posiada uprawnienia do tego, aby nakładać kwarantannę i decydować o izolacji. Będzie to jednak ograniczone do poszczególnych przypadków. Raciborskie Centrum Kultury nieprzerwanie wychodzi z ofertą do mieszkańców całej Raciborszczyzny. Ponieważ w ostatnich tygodniach zamieszkało tu niemal 1000 osób z Ukrainy, propozycje zostały zmodyfikowane specjalnie z myślą o nich. 1 kwietnia, i proszę te informacje mimo daty wziąć całkiem serio, odbędzie się odwołany jesienią koncert zespołu Micromusic. Czego można się spodziewać? Poetyckiej,
lekko popowej, ale bardzo artystycznej muzyki, inspirowanej przede wszystkim folkiem polskim, ale nie tylko. Przypomnę, że zespół Micromusic w 2020 roku otrzymał Fryderyka. Raciborskie Centrum Kultury chce poprzez działania artystyczne wspierać uchodźców z Ukrainy, stąd zaprasza na szereg otwartych dla ukraińskich dzieci inicjatyw. Dla najmłodszych dzieci proponujemy zajęcia z fikumiku i te są dedykowane specjalnie dla mam z dziećmi właśnie z Ukrainy. Te zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 9:00. Serdecznie zapraszamy mamy. Są piosenki w języku ukraińskim, są malowanki, można spędzić czas z dzieckiem, ale jednocześnie można troszeczkę odsunąć się od tych tragicznych wydarzeń, bo nasza instruktorka, czyli Julita Bożęcka, jest świetnie przygotowana do prowadzenia zajęć właśnie z dziećmi, które przeżyły jakąś traumę. Nie brakuje również propozycji dla starszych dzieci i młodzieży. Zajęcia z rzeźby, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne i zajęcia z małą i z dużą strzechą, czyli zespołem pieśni i tańca Strzecha. Można przychodzić, zapisywać się. Te zapisy są zapisami osobistymi, ponieważ my też musimy poznać osoby, które do nas przyjdą i żeby dla tych osób zaoferować to, co dla nich będzie najlepsze, najsensowniejsze. A 9 kwietnia o 18:00 odbędzie się charytatywny polsko-ukraiński koncert. Na tym koncercie wystąpią artyści ukraińscy, ci, którzy znaleźli się w Raciborzu i ci, którzy od jakiegoś czasu mieszkają w okolicach, jak również nasi artyści rodzimi, przede wszystkim ci, którzy są związani z Raciborskim Centrum Kultury. My podczas tego wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę do puszek, sprzedaż różnego rodzaju rzeczy, między innymi gołąbków żółto-niebieskich czy niebiesko-żółtych. Z inicjatywy naszej instruktorki Agnieszki Pataląg. Takie gołąbki są wykonywane przez dzieci i podczas tego koncertu będzie można je kupić. Na koncert nie obowiązują bilety, wszelkie datki do puszek oraz inne formy finansowego wsparcia są dobrowolne. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.